Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jesteśmy w Pieninach w Szawnicy i startujemy na wycieczkę rowerową dookoła jeziora Czorsztyńskiego. Przed nami około 80 km jazdy, także zostańcie z nami, zapraszamy. Przed nami dzisiaj 80 km fantastycznej przygody z Velo Dunajec i Velo dookoła jeziora Czorsztyńskiego. Takie trasy Velo możecie spotkać w całej Polsce i są to świetne okazje na wycieczkę rowerową. A Pieniny to miejsce, gdzie takie wycieczki są naprawdę ekscytujące, pełne pięknych widoków, no i mają tutaj świetnie przygotowane trasy rowerowe. Zapraszamy Was więc na dzisiejszą wyprawę. Będzie się działo, będzie mnóstwo wspaniałych widoków i jeszcze więcej ciekawych atrakcji. Przed nami droga pienińska. Droga ta prowadzi brzegiem Dunajca na stronę słowacką i doprowadzi nas ona do pierwszej ciekawej atrakcji dzisiejszego dnia, czyli do Czerwonego Klasztoru. Miejsce to polecamy Wam odwiedzić, jest tam naprawdę ciekawie. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych tutaj w Pieninach i na pewno nie będziecie się nudzić podczas zwiedzania. Znajdujemy się już na drodze pienińskiej. Ruszamy w stronę schroniska Orlica. Przed nami przepiękny przejazd brzegiem Dunajca. Miejmy nadzieję, że szlak ten jest już otwarty, bo ostatnio trwały tutaj intensywne remonty po stronie słowackiej, a Słowacy postanowili zamknąć jednak ten szlak dla ruchu rowerowego i turystycznego. Liczymy zatem, że dzisiaj jest już on otwarty i uda nam się Wam pokazać tą wspaniałą trasę. A my właśnie mijamy schronisko górskie Orlica i ruszamy teraz już na stronę słowacką. Mijamy miejsce, w którym odbija szlak na Sokolice, połączony z przeprawą promową na drugą stronę Dunajca. A my ruszamy do Czerwonego Klasztoru. Pieszo jest to 2 godziny 10 minut szlakiem czerwonym, no ale my dzisiaj poruszamy się rowerami, także nie powinno nam to zająć więcej niż pół godzinki. A przy okazji rozpoczynają się już naprawdę piękne widoki na wysokie pienińskie szczyty. Także zapraszamy Was na całą dzisiejszą wycieczkę w takich pięknych widokach. Na wycieczkę rowerową drogą pienińską spokojnie możecie wybrać się całą rodziną i wcale nie musicie posiadać do tego własnych rowerów. Na terenie Szczawnicy, jak i Krościenka działa mnóstwo wypożyczalni rowerowych i za około 50-70 zł można wypożyczyć taki rower na cały dzień. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wybrać się na wycieczkę na drogę pienińską do Czerwonego Klasztoru. Ze szlaku tego świetnie widać trzy korony i to właśnie tutaj zrobicie sobie najlepsze zdjęcia z tym najpopularniejszym szczytem w Pieninach. Za chwilkę będziemy już na punkcie, z którego można właśnie zobaczyć trzy korony w pełnej okazałości. Jesteśmy już na miejscu, punkt widokowy na trzy korony w Pieninach. Naprawdę widok fantastyczny, miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić podczas wyprawy do Czerwonego Klasztoru. Przed nami kolejna atrakcja, ruszamy już do Czerwonego Klasztoru. Cały czas w tamtą stronę i za chwilkę będziemy na kolejnej atrakcji. Zapraszam. We'll be right back.
wjeżdżamy już na teren czerwonego klasztoru na Słowacji. Tutaj mamy kolejną atrakcję, którą koniecznie musicie odwiedzić na drodze pienińskiej. Także robimy tutaj sobie króciutką przerwę, a miejsce, które będziecie mogli zwiedzić, widać za mną. Także zapraszam Was na zwiedzanie czerwonego klasztoru. W czerwonym klasztorze oprócz muzeum warto jeszcze wejść na przepiękny dziedziniec, gdzie znajduje się unikatowy zegar słoneczny. No i oczywiście świetnie widać stąd trzy korony. A jak klasztor, to nie może oczywiście zabraknąć zielnika. Piękny ziołowy ogród możecie zobaczyć w czerwonym klasztorze na Słowacji. A oprócz ogródków ziołowych, jedną z największych atrakcji na czerwonym klasztorze jest oczywiście zegar słoneczny, który pokazuje godzinę od 11 do godziny 8 po południu. Dzisiaj niestety słońca nam troszeczkę brakuje, więc nie pokażemy Wam, która jest godzina. No ale miejsce naprawdę warte uwagi i warte zwiedzania. Jeżeli wybieracie się na szlak dookoła jeziora Czorszyńskiego, koniecznie zahaczcie o czerwony klasztor. No i co, chcielibyście mieszkać w takim klasztorze z widokiem na trzy korony? My myślę, że moglibyśmy tak zamieszkać. Zostawiamy zatem za sobą już czerwony klasztor na Słowacji i ruszamy w dalszą drogę, bo przed nami jeszcze przynajmniej 70 parę kilometrów jazdy rowerem. A kolejny dzisiaj przystanek to Miedzica. Tam będziemy zwiedzać zaporę i elektrownię. Zapraszam. Trasa Velo Dunajec nie zawsze prowadzi po asfaltowej drodze. Czasami będziecie odbijać na nieco bardziej dziką ścieżkę, ale ma to naprawdę swoje uroki. Teraz jedziemy do Miedzicy wśród moczar i bagnisk. No ale takie są uroki właśnie tych tras rowerowych. Jesteśmy już na drodze podjazdowej na zamek Miedzicy. Jest to jedno z cięższych podjazdów na trasie, więc jeżeli je już pokonacie, to później już będzie tak praktycznie z górki. Cały czas poruszamy się szlakiem Velo Dunajec, a gdy miniemy już zamek Miedzica, tam rozpoczyna się szlak Velo dookoła jeziora Czorsztyńskiego. Pokażemy Wam jeszcze, co warto zobaczyć w okolicy zamku Miedzicy. Pokażemy Wam też jedną fajną atrakcję, z której warto skorzystać po zwiedzaniu zamku. Także ciśniemy na górę, przed nami jeszcze trochę wzniesienia. I tak prezentuje się zapora wodna na jeziorze Czorsztyńskim. Co ciekawe, tutaj widać dwa zamki. Po lewej mamy zamek w Miedzicy, a po prawej ruiny zamku w Czorsztynie. Także ruszamy teraz na zamek w Miedzicy. Wycieczkę będziemy kończyć niedaleko zamku w Czorsztynie. Całe to jezioro mamy dzisiaj do objechania.
Warto tutaj na Zaporze dojść do samego jej końca. Na końcu znajdziecie szlak, który prowadzi na Bacówkę, a tam sprzedają pyszne oscypki. Polecamy Wam to miejsce. Także ruszamy teraz już na zamek w Niedzicy i pora na kontynuowanie dzisiejszej wycieczki dookoła Jeziora Czarsztyńskiego. Jesteśmy już na miejscu zamek w Niedzicy. Miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić, będąc w Pieninach. My na zamek się dzisiaj jednak nie udajemy. Nie jest nam dzisiaj po drodze. Poza tym spore kolejki do kas, a przed nami jeszcze 60 km. Oprócz zwiedzania samego zamku możecie odwiedzić także wozownię i spichlerz zamkowy. A kolejna atrakcja, z której warto potem skorzystać po wizycie w zamku na Niedzicy, znajduje się tuż obok. Jest to prom, który pływa z zamku Niedzica na zamek Czorsztyn. I mamy port Pienin, prom rowerowy do Czorsztyna. Stąd właśnie wypływają promy, którymi możecie dostać się na drugą stronę Jeziora Czorsztyńskiego. No jednak dzisiaj tam płynąć nie będziemy, my tam po prostu dzisiaj dojedziemy. Także czas już ruszać na szlak rowerowy dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Jesteśmy już na właściwej trasie, na zielonym szlaku dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Przed nami zatem około 40 km wokół tego pięknego jeziora. No i oczywiście będzie tu mnóstwo pięknych widoków, a poprowadzona jest tu specjalna trasa rowerowa, która ułatwi Wam zwiedzanie i po której jeździ się naprawdę przyjemnie. Podczas przejazdu trasą dookoła Jeziora Czorsztyńskiego na wielu miejscach natkniecie się na takie stacje odpoczynkowe. Tutaj mamy stację Niedzica Bike. Niektóre wzniesienia na tym szlaku jednak wymagają trochę podejścia. Jako że elektrycznych rowerów nie mamy, no to nie wszystkie górki jesteśmy w stanie pokonać. Na niektóre po prostu podchodzimy. Zwłaszcza, że po podejściu szlak ten wyprowadzi nas na taką przepiękną polankę. A jak polanka i wyżej, no to przede wszystkim piękne widoki. Zresztą zobaczcie sami. No i ekstra, udało się objechać Jezioro Czorsztyńskie. Przynajmniej jego pierwszą część, bo tutaj mamy jego całą część drugą, którą dzisiaj będziemy objeżdżać. Także ta cała droga dookoła Jeziora Czorsztyńskiego przed nami, to jest właśnie to, na co Was dzisiaj zapraszamy. Przed nami Frydman, przed nami Dębno, przed nami jeszcze naprawdę moc atrakcji, także zapraszamy, pora zwiedzić Jezioro Czorsztyńskie. Mamy przerwę przy miejscowości Falsztyn. Widoki na Jezioro Czorsztyńskie wspaniały. Kolejny przystanek Frydman. Tam wejdziemy na zaporę. Pokażemy Wam, jakie fantastyczne widoki stamtąd można zobaczyć. Tam będziemy już mniej więcej w połowie naszej dzisiejszej trasy. Falsztyn wita. Tutaj już nieco łagodniejszy szlak. Także przed nami jeszcze Frydman i oglądanie widoków z zapory. A za zaporą pokażemy Wam jedno fajne miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Jest to kościółek, który jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Także atrakcja warta zobaczenia.
zapora we Frydmanie już za nami, zbliżamy się do Dębna i to właśnie w tym miejscu znajduje się drewniany kościół z XV wieku, który jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Także zboczymy na sekundkę ze szlaku, żeby zobaczyć, jak wygląda ten wspaniały kościółek. Miejsce warte uwagi, miejsce warte odwiedzenia. A jeszcze oprócz tego 25 km drogi przed nami, bo wycieczkę dzisiaj kończymy w Krościenku. Także jeszcze przed nami cała druga strona Jeziora Czorsztyńskiego. A żeby dotrzeć na kościółek, to zamiast tutaj na tą trasę wytyczoną barierkami skręcamy tutaj i jest to dosłownie maksymalnie 5 do 10 minut dodatkowej jazdy, a naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Także ruszamy teraz na drewniany kościółek z XV wieku w Dębnie. I tak właśnie prezentuje się drewniany kościółek z XV wieku w Dębnie. Miejsce ciekawe, naprawdę można dowiedzieć się tutaj sporo historii. Ruszamy zatem w dalszą drogę. Przed nami druga część Jeziora Czorsztyńskiego. Znajdujemy się już po drugiej stronie Jeziora Czorsztyńskiego. Przejazd po drugiej stronie Jeziora Czorsztyńskiego jest już o wiele łatwiejszy, jest tu bardziej płasko i można tutaj rozwijać trochę większą prędkość, bo częściej będzie tutaj z górki. A my kierujemy się już w stronę ruin zamku Czorsztyńskiego, do których pozostało nam już około 5-10 km. Ale czasami też bywa tutaj i pod górkę. Także można się już troszeczkę zmęczyć. No i myślimy już nad króciutką przerwą, no bo ponad 50 km w nogach już jest. I kolejna przerwa przed dalszą drogą, a na przerwie wjeżdża banan jako źródło najlepszej energii na dalszą drogę. Chillujemy, odpoczywamy, nabieramy sił przed dalszą wędrówką, no bo jeszcze przed nami powrót do Krościenka. Wyprawa na Veloczorsztyn to wycieczka na cały dzień. Ale nie musicie tutaj zabierać całego plecaka z prowiantem, gdyż po drodze znajdziecie wiele barów, restauracji i przystani, gdzie będziecie mogli się zatrzymać i zjeść coś ciepłego, czy wypić kawę lub ochładzający napój. My już powolutku zbliżamy się do Czorsztyna, a tam pokażemy wam, jak nieco sobie skrócić całą wycieczkę, jeżeli nie będziecie chcieli wracać powrotem do Sromowców, żeby wrócić do Szczawnicy. I docieramy już w okolice zamku Czorsztyn. Jesteśmy dokładnie po drugiej stronie jeziora. Tutaj, jeżeli chcecie, możecie wrócić promem pod zamek w Niedzicy. A my ruszamy dalej szlakiem Velo Dunajec do Krościenka. Dzisiaj nie będziemy już zwiedzać ruin zamku Czorsztyn. Możecie je zobaczyć na naszym blogu w jednym z artykułów. I tutaj mamy podejście zielonym szlakiem na ruiny zamku Czorsztyńskiego. My jednak to miejsce omijamy. Ciśniemy w górę drogą rowerową na ulicę Flisacką i tam będziemy już zjeżdżać w dół do Krościenka. W Czorsztynie będziecie musieli zdecydować, czy jedziecie dalej trasą Velo Dunajec z powrotem na zaporę i wracacie nią przez Sromowce do Szczawnicy, czy udajecie się szlakiem zielonym do Krośnicy. Tutaj czeka was podejście pod
sporą górkę. Wiele osób pokonuje ją po prostu pchając swoje rowery. No my wybieramy właśnie tą drogę, ponieważ jest ona przynajmniej 15 km krótsza. A gdy dotrzemy już do ulicy Flisackiej, będziemy już mieli praktycznie cały czas tylko z górki prosto do Krościenka. Także na razie wspinaczka do Krośnicy przed nami, a później już naprawdę fajny zjazd w dół do Krościenka. I udało się wejście na szczyt pokonany. Uwaga, rower, jest to stromy zjazd. Ktoś jeszcze pomyślał i zostawił tutaj automat z napojami. A my ciśniemy dalej. Tutaj powinno już być tylko z górki. I jesteśmy już prawie przy ulicy Flisackiej. No to przed nami super ekscytujący zjazd do Krościenka. Jesteśmy już z powrotem w Krościenku nad Dunajcem. Pora zatem zakończyć naszą dzisiejszą wędrówkę. Za nami około 70 km drogi dookoła jeziora Czorsztyńskiego. Dajcie nam zatem znać w komentarzu, które miejsca podobały Wam się najbardziej, a my zapraszamy Was na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlaku.